Ja wiem, że ty kawy nie lubisz. Także dzień dobry wszystkim z rana. Witam was w ten piękny, słoneczny, niedzielny dzień. Dzieci biegają, skaczą, bawią się. I dobrze. A my rozpalamy w piecu, pijemy kawkę, jemy ciasteczka. No i co? I chciałbym ogólnie chwilę z wami porozmawiać, podzielić się informacjami, co u nas. Ogólnie przygotowuję już dla was kolejny filmik, z tym, że już były dwie decyzje takie, aby w ogóle on nie ujrzał światła dziennego, ale w końcu pomyślałem, że jeśli wszystko, to wszystko. I co? No i dokładnie chodzi o prezent do mojego taty. Prezent, który dostałem jakiś czas temu. Jest to właśnie Ursus 4011. Co? Ty lubisz siedzieć. Ja wiem, że jest marzec, że pewnie chciałabyś gdzieś tam sobie, nie wiem, wyjść i wrócić za kilka dni, no ale musimy troszeczkę z naszymi widzami porozmawiać, tak? Słuchajcie, nie wiem jak to się stało, ale podejrzewam, że dużo winy w tym wszystkim to jest mojej. Ponieważ ostatnio jak odpalałem ciągnik, to zauważyłem, że z tłumika wydobywa się taki bardziej biały dym niż zawsze. On tam troszeczkę wcześniej delikatny jakiś tam dymek puszczał, ale to może było spowodowane tym, że po prostu silnik na zimnym tak reaguje. W 60-tkach nie ma grzania świec, także to przez jakiś czas może tak być. Z drugiej strony myślałem, że to może jak stał na podwórku, gdzieś tam do tłumika trochę tej wody naleciało. No ale jednak scenariusz nie był tak optymistyczny. No i co się stało? Ktoś spuścił mi wodę z kudnicy, tak? Teraz to ja po prostu już nie wiem, nie dochodzę, nie chcę dochodzić, czy to ja sam może zahaczyłem gdzieś jakiś dziłem wycinać wierzbę tutaj za domem, albo ktoś może z dzieci, nie wiem, raczej osób takich trzecich spoza naszego gospodarstwa to nie podejrzewam, ponieważ nie ma tu takich złośliwych ludzi. No i co? Musiałem chyba jeździć ciągnikiem bez tego właśnie płynu chłodniczego. Ile tak naprawdę jeździłem? Myślę, że niedużo, bo jakiś czas temu zaglądałem i było te Borygo, tak? No, ale z tego co wynika, no to mam silnik do remontu. Konkretnie mówię wam jak jest. Silnik do remontu. Pewnie teraz jakaś tam część osób hejtujących mój kanał będzie się cieszyła. Ale tak na dobrą sprawę, nie jest ich wiele, wiem, że to jest garstka. Było kilka takich nieprzyjemnych komentarzy odnośnie tego, że nie sprzątam tej stodoły, nie przygotowuję. No ale jeśli tak naprawdę chcecie, to przyjedźcie, pomóżcie. Chodzi bardziej właśnie o te osoby hejtujące, bo ja ogólnie od poniedziałku do piątku pracuję w dwóch szkołach. Po zajęciach jest też tak, że doszkalam się w domu, no bo wiecie jak to jest. Praca nauczyciela to nie jest tylko praca w szkole, też to jest dużo pracy w domu. No ale staram się, żeby to podwóreczko jakoś tam wyglądało. Wiadomo, powoli, małymi kroczkami. No i tyle. I co? Wczoraj troszeczkę się jakby tym przejąłem, ale dzisiaj jest już o wiele, wiele lepiej. Nie wiem, będziemy pewnie cieplejsze dni powoli rozbierać 60, 40, no jak zwał, tak zwał. I teraz nie wiem, bo naprawdę jest jakby wiele myśli związanych z nią. Czy od razu szukać całego bloku, bo wiecie pewnie, że blok był łatany, no ale to już jest koszt około 3000 i w górę. O, dziadek właśnie z kościółka wrócił. Czekajcie, przymknę okienko tylko. Sekundeczka. Patrzyłem zestaw naprawczy 960 chyba 60 zł na Allegro i co tam dokładnie w nim jest, to będziecie mieli opisane na właśnie
tym filmie, który użycie jutro. No i tyle. Mówię, jest niedziela, ale chciałem się z tym z wami podzielić. Może po części chciałem się wyżalić, nie wiem, aczkolwiek mówię, dzisiaj jest już ok. Z tym, że cały czas gdzieś ja troszeczkę czuję, że to jest jednak moja wina, bo wiem, że jak on do mnie trafił, to było w miarę ok. No, może nawet powiedzieć, że lepiej niż w miarę ok. No, ale niby, zawsze, znaczy zawsze babcia mi mówiła, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Gdzieś tam zabierałem się za ten remont taki większy, jeśli chodzi o ten ciągniczek. No to może to jest taki jakby sygnał, żeby w końcu zacząć. Ale kiedy zacząć, no na pewno będę czekał na cieplejsze dni. Czyli pewnie to gdzieś będzie, nie wiem, koniec marca, początek kwietnia. Troszeczkę tam przygotuję miejsce w stodole. Na pewno dociągnę jakieś światło. No i będziemy działać. Będziemy rozbierali po kolei i patrzyli, o co tam dokładnie chodzi, co w trawie piszczy. Od razu wam mówię, że nie jestem mechanikiem. Tak jak wspomniałem wcześniej, zawsze mi było bliżej do może jakichś innych prac domowych, ale nigdy do mechaniki nie lubiłem się pchać. No ale jak to mówią, święci ganków nie lepią. Także mam nadzieję, że i tego się nauczę. I tyle. Także oczekujcie filmu, prawdopodobnie będzie jutro. Chyba że jeszcze ze 2-3 razy dojdę do wniosku, że nie wrzucę ciego, no ale mówię, myślę, że dobrze będzie, jeśli to obejrzycie. I tyle. Słuchajcie, wszystkiego dobrego wam życzę. Myślę, że jednak zdrowie jest najważniejsze, a to, że tam maszyna nie trybi, w cudzysłowie mówiąc, to jest mały szczegół. Jeśli będzie zdrowie, tak jak zawsze powtarzałem, to resztę sobie wypracujemy sami, aby tylko chęci były. Także co, trzymajcie się cieplutko, oczekujcie jutrzejszego filmu. Wszystkiego dobrego wam życzę i do następnego. Cześć.